Opowiem ci się o kobiecie nieszczęśliwej. O kobiecie, z którą bardzo brutalnie obeszło się życie, historia. Ogólnie wyszydzanej, bardzo skrzywdzonej przez współczesnych, krzywdzonej również dzisiaj. Anna Jagiellonka urodziła się w 1523 roku. Była córką Bony Sforcy, bardzo kontrowersyjnej polskiej królowej pochodzącej z Włoch i króla polskiego Zygmunta Augusta. Ale dzieciństwa nie miała łatwego, bo matka raczej nie zajmowała się. Była, podkreślano, oschła w stosunku do dzieci. Owszem, jej siostry Anny oczywiście, jak i ona, były znakomicie wykształcone, ale zupełnie trzymane na uboczu. Tym oczkiem w głowie był Zygmunt August, przyszły król. Został rzeczywiście królem, Anna już się starzała. Nie znaleziono jej kandydata na męża. No i na dodatek nastąpił ten straszny cios. Skonfliktowana ona ze swym synem, okradła córki z posagów, zabrała im wszystko i sama uciekła do Włoch, zostawiając rozdarte serca. Anna bardzo to przeżyła. Bardzo przeżyły to jej siostry. Dopiero wtedy Zygmunt August, widząc, co się dzieje, zaczął szukać im mężów. Po kolei wydawał za mąż. Pecha miała Anna. Najpierw Magnus, książę duński, zabijaka, gdzieś tam oko stracił, były biskup. A przy tym wszystkim miał ledwie 19 lat. Zygmunt otrzeźwił. Nie, nie, nie wydał zgody. Pojawił się inny kandydat. Cóż z tego? Wkrótce zmarł. Została sama Anna. Ba, zmarł również Zygmunt. No i wtedy ona znalazła się w tym centrum polityki. Nagle stała się najważniejsza. Nie tylko polityki polskiej, również europejskiej. Jagiellonowie byli potęgą. Rzeczpospolita była potęgą. Anna mogła wybierać w kandydatach na męża. Przedstawiano jej wizerunki. No i wybrała, fatalnie, Henryka Walezego. Walezy, młody Birbant, imprezowicz, przyjeżdża do Polski, nic mu się nie podoba. No, zwłaszcza narzeczona i przyszła żona. Różnica wieku ogromna. Ona, depotka, zacięta, w bardzo trudnym charakterze. On, ach, cały świat przed nim. Dziewczyny, chłopcy, imprezy, używki. Na pierwszą wieść o tym, że opróżnił się tron francuski, Henryk ucieka do Anny. Zostawia ją. To poniżenie, policzek. No coś takiego nie zdarzyło się. Cała klasa polityczna w Polsce jest oburzona. Po jakimś czasie znaleziono następnego kandydata na męża, och, jakże innego, poważnego, ale też dużo młodszego. To był książę Siedmiogrodu Stefan Batory. No, pełna nadziei, Anna wychodzi w końcu za mąż. Jest królową, ale ogromna różnica wieku sprawiła, że już po trzech nocach Stefan miał dosyć. Uciekł z Łużnicy i w zasadzie już nigdy tam nie wrócił. Małżeństwo zaczęło być fikcją. Anna miała swoje ambicje polityczne, ale nie takie numery ze Stefanem. Stefan trzymał ją na odległość. No i doszło do konfliktu. Takiego konfliktu, że mówiono o
szybkim rozwodzie. Oczywiście zaprzeczała temu Anna, zaprzeczał temu Stefan. Stefan jednak w nieszczęśliwych okolicznościach zmarł dosyć szybko. No i Anna znowuż poczuła tą siłę działania. Wskazała na nowego władcę swojego siostrzeńca, Zygmunta z Wazów. Rzeczywiście został wkrótce królem Polski, ale szybko skonfliktował się z ciotką, która wycofała się. Zamieszkała w swej samotni i tam zmarła. Jak wyglądała? No, zachowały się trzy jej wizerunki. Pierwszy, Jakuba Cranacha młodszego, przedstawia młodą, księżną jeszcze, delikatnej urody, natomiast dosyć zaciętą, z lekko wyłupiastymi oczami. No, widać tam charakter. Ale później, po iluś tam wiekach, ktoś doszedł do wniosku, nie, no ale to nie jest brzydka kobieta, ba. Może nie jest to piękność, ale urody jej nie brakuje, a szpetności na pewno nie można jej zarzucić. Polski historyk, XIX-wieczny Przyździecki stwierdził, nie, bo to jest pomyłka na pewno, to nie jest na tym wizerunku Anna, to jest jej matka na pewno, Bona. No i część historyków przyjęła to. I tak już zostało, że jakiś tam procent twierdzi, że to nie jest wizerunek jednak Anny. No, zachowały się również dwa obrazy pędzla Marcina Kobera. Pierwszy, przedstawiający w całej krasie Annę w wspaniałej sukni z królewskimi insygniami. Ale jej twarz jest zacięta, zła. Widać taką furię w niej. Ale Anna poprosiła tuż przed swoją śmiercią. W 1595 roku jeszcze raz Marcina Kobera, który jeszcze raz stworzył jej wizerunek. I cóż tam widzimy? Widzimy tęgą kobietę o złej twarzy, już schorowaną. Marcin Kober nie stworzył dobrego wizerunku, pozytywnego. I tak już zostało. Od razu przyzwano królową ropuchą, sobą. I to też się utrwaliło. Próbował ten wizerunek jakoś ocieplić Jan Matejko. Stworzył królową może inną niż tą, o której nam pisali kronikarze i którą nam sportretował Kober, ale jest to osoba sympatyczna, bezwzględnie. Zresztą modelką była żona nowego wizerunku Jana Matejki. Ale Waldemar Świeży to kolejne studium wnętrza. Jego portret przedstawia kobietę nieszczęśliwą. Kobietę skrzywdzoną, kobietę mającą jednak swoją wartość, tak intelektualną, jak i wewnętrzną. Jaka była Anna, na pewno ją źle oceniamy. Szkoda. Dziękuję bardzo.